Dobrze. Mój wynalazek potrzebuje jedynie doszlifowania. Wyłukające łamaki, wysłonie w składzie porcelany! Tony, to naprawdę trudne! Trudne? Wiesz, co to jest trudne? Bycie geniuszem otoczonym przez idiotów! Serio pytam, jak mamy grać w futbol? Skoro stopy nam się rozjeżdżają! Tak, Tony, czuję, jakbym całkiem stracił kontrolę! Dość tego! Mój sprzęt zadziała. Potrzebuję obiektu, który zniesie uczucie utraty kontroli. Nie. Ale nie. Już prędzej. Aha. Mamy zwycięzcę. A mówiąc zwycięzcę, mam na myśli przegrywa. Magnetyzm Norfa. Jesteście w szczytowej formie. Możecie iść do domu. Dzięki. Tak. Ale widzę was tu w poniedziałek. Wow, chłopaki. Czy wy też w życiu bardziej się nie spociliście na treningu? Tak, nawet mój pot się spocił. Byłoby miło się ochłodzić. A znacie może kogoś, kto ma nowy basen? Ze sztucznym wodospadem, dziką krawędzią i zamkniętą śruboślizgawką? Dokładnie ten, kto pierwszy na miejscu. Nie tak szybko. Okej, zdecyduje Elma ta moneta z limitowanej edycji. Czoło, pływacie. Zabójczyku cyk, przegrywacie. Czoło. Impreza w basenie przez cały weekend. Ej, Bruno, tęskniłeś za mną? Czas do domku. Ej, uważaj! Krzywdzili cię? Radykalna. Yo, to krokostyluwa. Poważnie, Shaker? Krokuś uśmiechodylek? Pożyczyłem ją od Klausa. Dostałem ją mając 5 lat. I wtedy chyba ostatni raz nią jeździłeś. Jo, skończyłem na etapie początkującym, więc przeszedłem na dwa kółka. Zamiast cisnąć z mojej deski, mógłbyś mnie czegoś nauczyć. Pewka, że mogę ci pokazać kozackie triki, ale... Tylko jeśli nadążysz... Tak. Summit! Carving! Kickflip! Ghost Ollie! Prosto w grind! Hydrant Stall! Pierwszy raz! Ha! Myślałeś, że się zgubię, co? Nie najgorzej, Shaker, ale może lepiej zacząć od podstaw. A do tego nie ma lepszego miejsca niż sklep dla skate'ów Srogi Oli. Oryginalny cruiser z małym krokiem? Srogo. Serio? Nie? Przecież mówiłem, Shaker. Dobra, skołuj mu nowy dek. Porządne traki, kółka 52. I resztę zestawu dla świeżaka? Świeżaka? No weź, aż taki do kitu nie jestem. Wrócimy do tego. Panie Shaw! Tak, słucham. Wow, ten sprzęt jest naprawdę kozacki. Że Scott? Z Akademii Magnetycznej Elektrotechniki w Los Angeles. Może nam pan pomóc stworzyć buty elektromagnetyczne? Poważnie? Teraz? Ależ to! Poważnie! Jesteś jedyną osobą z niemożliwym połączeniem umiejętności. Jazda na desce i... Jazda na desce i... Tylko jazda na desce. To o co chodzi? Dek, traki, nowe kółka, kask, ochraniacze i... magazyn Shavit. Nie wierzę, przecież to niemożliwe. Słuchaj, koleś, jak chcesz olać najważniejszy deskorolkowy wynalazek od czasów koła, możemy zadzwonić do Liquido.
Musimy przełożyć lekcję Shaker, ziom, ale obczaj tę trzystronową rozkładówkę z podstawami dla świeżaków. Zgoda. Świetnie! To będzie najlepsza akcja w moim życiu! Można? Ten basen chyba nigdy mi się nie znudzi. Fakt, ale co ze starym basenem? Jest pusty. Zastanawiam się, czy zmienić go w garaż dla aut, czy wypełnić Elmata monetami, żeby móc w nich pływać. Wypełnić Elmata monetami? Mówiłeś, że to edycja limitowana. No i po sprawie. Zrobię garaż. Hej, miło, że wpadłeś. Huhu, brachu! Albo jeździsz na desce... Albo ktoś wystrzeli cię z działa. Bardzo zabawne. Gdzie jest Northrow? Musiał wyjechać za miasto. Mówił coś o najlepszej akcji swojego życia. Klasyczny Northrow. Na bank chodzi o deskę z hydroblatu. Nie, nie, stratosferyczny skok z kosmosu. Ha! No strato... strato... No to to, to drugie. Zasady każdego świeżaka. Zacznij od podstaw. Ach, nuda. Triki, które musisz znać. Wow. Panie Shaw, witam w Akademii Magnetycznej Elektrotechnologii w Los Angeles. Dzięki, ale wiesz, że ten skrót to Pamela BSP? I nie chcę ci psuć nastroju, stary, ale nie przeleciałem całej tej drogi do Los Angeles, żeby jeździć po rampie. Wow, czyli jednak nie żartowałeś. Technologia bez żadnych kółek to naprawdę prawdziwy przełom dla deskorolek. Tak właściwie to jeszcze nie, panie Shaw. Akademii nie udało się ustawić odpowiedniego ładunku, bo projekty badawcze nie potrafiły w żaden sposób utrzymać równowagi. Potrzebny nam skater z wręcz nieziemskim skillem, by wyczuć, jak magnesy na powierzchni powinny kontrolować metal w bucie. No to dobrze trafiłeś. Do dzieła. Czas na zjazd. Wow! Tak, 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 tak! Wybacz, stary. Może jednak zadzwoń do Liquido. Tak się składa, że rekalibracja się powiodła. Teraz powinno się panu udać. Jeszcze raz upadnę i coś złamię. A w przyszłym tygodniu gramy przeciwko Technikali. Ha? Tak jak mówiłem, wszystko już działa. Woohoo! Aha! Tak! Aha! Pierwsza jazda w basenie, zacznij od niskiego łuku. Tak! Zio! Jeszcze jedno. Cały ten czadowy sprzęt jest jak najściślej tajny. Proszę podpisać. Ha! Nie puszczę pary z ust! Gospodarzy. W życiu nie widziałem, żeby Technikali poruszali się z taką gracją. Skarra też nie widział, Mac. Oto, co Technikali zrobili United na ostatnim meczu. A jeśli żółci nas pokonają, stracimy miejsce na szczycie tabeli. Dobra, trenerze, jaki jest plan? Jak ich pokonać? Ułożyłem intensywny plan treningowy. Pracę nad szybkością, podaniami i komunikacją. Może gogle z termowizją na nocne narty? Przestańcie mnie męczyć. Podpisałem umowę o zachowaniu poufności. Jaką i o czym? Dajcie mu spokój, chłopaki. Widać, że ma już dość waszych ciągłych pytań. Komora antygrawitacyjna? Kombinezon z pajęczyny? Ziomy! I tak niczego wam nie powiem. Nie co, nie u kogo, ani gdzie. Zaraz lądujemy w Los Angeles. Witajcie w mieście aniołów, panowie. Witam ponownie, panie Shaw. Nie powiesz gdzie, co? Przestańcie mnie pytać, dobra? Będziecie mieli czas na zgadywanki w hotelu.
bo macie areszt hotelowy. Serio, trenerze! Mam wezwać taksówkę, ser? Nie, dzięki. Mam własne cztery kółka, zio. Ha? Ha? Poważnie? Chciałem je jeszcze przez chwilę potestować. Powiesz, co chciałeś potestować? Ja. Teraz zacząłeś mnie śledzić? Nie. Przyszedłem pouczyć się jazdy. Tak, jasne. Rany, w tym miejscu zmieściłby się wypasiony tunel aerodynamiczny. Strzelaj dalej, zio. Sztuczna góra do base jumpingu? Nie nabiorę! A może... Tak, udało się rozpoznać zbiegów. To dzieła, łapmy ich! Pora na lekcję, szukarcio. Najpierw zrobimy luz! Wow! Tak! Ej, to nie żaden skatepark! Czas na zjazd! Mamy ich! Kozackie ruchy, Shaker Zio! Tak, wszystko się zgadza. Jeden z bujną czupryną, a drugi... faktycznie, chyba nie ma na to żadnej nazwy. Jazda na desce to żadna zbrodnia przed pani. To do was. Wracajcie do hotelu! Natychmiast! To był szuwic z przejściem do lekkiego grindu i spóźnionym flipem przy lądowaniu. Tak, niezłe ruchy. Mówienie wszystkim o magazynie? Kiepski ruch. Wybacz, North. Myślałem, że trochę informacji ich uspokoi. Ale chcemy wiedzieć jeszcze więcej! Wewnętrzny basen do kiteboardingu? Kombinezon z pajęczyny? Zamrażarka do latających w parku Yosemite. A może to potężna, zaawansowana przeszkadzalka przed bardzo ważnym meczem? Yes. Przepraszamy, trenerze. Technikali są w dobrej formie. Ale z waszą szybkością i zręcznością możecie zamknąć ich możliwości podań. Z naszą prędkością i zręcznością? Nie ma opcji, żeby nas powstrzymali. Wybacz, że ci nie uwierzyliśmy. Ta nowa technika całkowicie zmieniła naszą grę. O, dobrze już, dobrze. A teraz wyjdźcie na murawę i pokażcie, co umiecie. A mówiąc, co umiecie, miałem na myśli, co ja sam wymyśliłem. Ha! Myślałem, że będzie gorzej. Nie kumam, jak chłopaki z United z nimi przegrali. Fakt! A teraz do mnie! Urety! To John J. Johnson, szybki niczym błyskawica! Wow, to trochę wyglądało jak szawic. Za dużo deski, Norcio. Oli! Carving? Kickflip! Kończy się
pierwsza połowa. I nic nie powstrzyma tych żółto-niebieskich pędzi wiatrów. Ziom, co ja narobiłem? Dobra, ziomy, mogę powiedzieć wam o, no wiecie, tym czymś. Co? Serio? Ej, masz dziwne wyczucie czasu, brachu. Chodziło o kombinezon z pajęczyny? Raczej o latające narty wodne. Dość tego. Zadecyduję rzut monetą. Prawda jest taka, że nie surfowałem, skakałem, latałem ani nic. Miałem pomóc skalibrować buty do jazdy bez kółek. Na rampie dla desek bez deski? Z magnesami i butem z metalu? O, czyli to się kryło w magazynie. Byłem tak blisko, wierzę. Hej, Norf, a możemy je wypróbować? Właśnie, gdzie teraz jest rampa? Och. Tak, jest właśnie tutaj. To cały hub. Mówiłeś, że komu pomogłeś? Kolesiowi, który powiedział, że rozwija startup, okej? To startup dla technikali. Pomogłeś przeciwnikom rozkminić technologię, dzięki której ruszają się jak duchy? Co do licha, stary! To dzięki tobie dostajemy wciry? Sorry, ziomy. Nie wierzę, że tak łatwo dałem się nabrać. Ej, wykorzystali cię, bo jesteś świetnym graczem i skaterem. Szkoda, że nie masz butów z metalu, North. Hej, Elmata ziomie, ile masz przy sobie takich monet? Tylko ta jedną, Nord. Wyprzedały się. Wiadomka. Elmata doze. Komuś monetę z limitowanej edycji, chłopaki? Wybito ich tylko 1 200 000. Kozacko! Co ty wyprawiasz? Znieważyłeś moją twarz! Nie, w taki sposób świeżak i ja. Świeżak? Okej, i średnio zaawansowany skater, zakończymy zniewagę ze strony technikali. Wróciliśmy na drugą połowę. Oby Super Strikers mieli nową strategię. Tu komisja dyscyplinarna. Tak, dzwoniby zgłosić boisko z pewnymi nieprawidłowościami. Super Strikers tłoczą się w obronie, a Shaker zaczyna grę z całkiem nowym napastnikiem. To Nordshow? Bardzo nietuzinkowe, Brendo, ale być może tego właśnie trzeba Super Strikersom. Oli? Kickflip! Spokojnie, ziom. Damy radę. Prawdziwie finezyjna gra obu drużyn. Co? Skąd oni mają metalowe buty? Nieważne. Nordshow od tak oddał piłkę. Ha! I kradnie ją w świetnym stylu. Nareszcie Super Strikers pokazują nam epickie ruchy. Rany, Mac! Mnóstwo goli! Ale finezyjny styl futbolu ustąpił miejsca dziwnym podrygom. Magnes ma za dużą siłę, Shaker ziom. Trzeba rzucić drobnymi. Już to zrobiłem. Wow! Już nie jesteś świeżakiem, Shaker ziom. Pora na luz, ziom. Zrób luz! I Super Strikers wygrywają! Dzięki świetnej drugiej połowie! Tak! A robiąc... Mam na myśli! Przykro mi, nie znaleźliśmy nic dziwnego oprócz pańskich graczy. Mają monety w butach. To bardzo nietypowe. Ale nie zabronione.
Impreza w moim basenie? Ha! Kucyk, a więc tak! Tę monetę Shaker trzymał w bucie! Kazałem ci przecież spalić te zainfekowane! Nie, zostawimy ci. One śmierdzą stopami! Szykujcie się na trening! Ale Tony, nigdy nie trenujemy od razu po meczu! Proszę! Odstaw nas na ziemię! Czemu? Nie ma innego sposobu, żebyście w ogóle znaleźli się na szczycie. Zmieniłem zdanie. Wersja polska, telewizja polska.